Nauczanie domowe. 12 października. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 29 do 32. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Rozpoznawanie znaków Bożych jest ważną umiejętnością. Te znaki są pozostawione przez Boga. One istnieją. One są do naszej dyspozycji. Przewrotność polega na kwestionowaniu ich i podskórnie oskarżaniu Boga, że tych znaków nam skąpi, że nie potrafimy ich rozpoznać, nie potrafimy ich określić i nie potrafimy za nimi pójść. Chciałem dzisiaj wskazać tylko na dwa, myślę, powszechnie widoczne znaki, ale wymagające odczytania i reakcji. Te dwa znaki to katolicka Polska i papież Franciszek. Najpierw katolicka Polska. Słyszymy, że mamy szczególną łaskę, że u nas tak wiara się zachowała. Mamy szczególną misję względem Europy czy świata. Jesteśmy kimś wyjątkowym, bo tak właśnie dobrze jeszcze u nas to wygląda. Mamy być znakiem misji i służby, jeśli odczytaliśmy, że nasza wiara jest czymś wyjątkowym w Europie. To nie jest powód do wywyższania się albo narzekania na Europę. My mamy być tymi, którzy rozumieją, co otrzymali i dlatego chcą służyć. A słyszeliśmy przecież wezwania bardzo często, choćby Benedykta XVI, że Polacy tam, gdzie są, tam, gdzie wyjeżdżają, powinni krzewić wiarę, powinni dawać świadectwo. A nawet jeżeli osiedliśmy troszeczkę w swoim miejscu, to przecież nasi sąsiedzi na wschodzie, na zachodzie, na południu potrzebują tego. A dlaczego nie ma w nas takiego pragnienia? Pojedźmy tam, pójdźmy, chodźmy głosić Ewangelię naszym sąsiadom. Ile jest takich inicjatyw? Ile jest takich przedsięwzięć, ile jest takich kongresów, spotkań, konferencji, kiedy mówimy, jak głosić Europie Ewangelię, jak pojechać do Niemiec, jak wybrać się do Czech, jak odwiedzić Ukrainę, jak wspomóc Białoruś. To są wezwania dla znaku, którym jest katolicka Polska. I papież Franciszek, który nieustannie powtarza to wezwanie do ewangelizacji, do wychodzenia, do nawrócenia duszpasterskiego, do tego, żeby zostawić to wszystko, co być może nas obciąża, po to, żeby wyjść do człowieka, po to, żeby porozmawiać z tym niewierzącym, po to, żeby parafia stała się ośrodkiem misyjnym. I bardzo drugi potężny nurt tego papieskiego posługiwania, zaproszenie do troski o wykluczonych. To jest Boża prowokacja. Jak my odpowiadamy na nią? Jak my reagujemy? Ile jest w nas inicjatyw, które są związane właśnie z tym wyjściem do tych, którzy mniej wierzą, którzy są zagubieni? I co obserwujemy? Dwa znaki Bożej interwencji w świecie. Katolicka Polska i papież Franciszek. I nagle katolicka Polska pluje na papieża Franciszka. To wygląda jak absurd. Ale tak się dzieje. W opozycji do tego chciałbym zacytować kardynała Tagle, który tak żegnał papieża Franciszka
kiedy ten opuszczał Filipiny. Kardynał Tagle powiedział: Filipińczycy nie chcą jechać z tobą do Rzymu, ale na peryferię. Chcemy iść z tobą do slumsów, cel więziennych, szpitali, świata polityki, finansów, sztuki, nauki, kultury, edukacji i komunikacji społecznej. Pójdziemy do tych wszystkich miejsc z tobą, aby nieść światło Chrystusa. Poruszające słowa, które łączą dwa znaki: wiarę, którą mamy w naszym narodzie, i postać papieża. Nasza polska wiara jest łaską, którą mamy się dzielić. I papież Franciszek jest Bożą prowokacją, na którą mamy odpowiedzieć otwartym sercem. Niech ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.